słyszymy się i widzimy, korzystając ze Skype'a. Naszym gościem jest Michał Laskowski, nowy prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Karnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie sędzio, oklaskiwał pan dzisiaj w Pałacu Prezydenckim nową, pierwszą prezes Sądu Najwyższego? Oklaskiwałem, tak. Podawałem wszystkim rękę, zachowywałem się kulturalnie. A Małgorzata Manowska jest dla pana legalnie wybraną pierwszą prezes Sądu Najwyższego? Została powołana przez prezydenta i tak należy ją w tej chwili traktować, aczkolwiek nie oznacza to, że te wszystkie zastrzeżenia, które były formułowane co do przebiegu zgromadzenia, co do prawidłowości procedury, że one przestają istnieć. Ja sądzę, że one będą się pojawiać, będą podnoszone i to oczywiście nie jest dobra wiadomość, bo to osłabia pozycję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Już nie chodzi o to, że osobiście pani Małgorzaty Manowskiej, a to jest znowu niekorzystne dla samego sądu. Ale no, pan nie będzie podważał pozycji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, rozumiem. No nie będę podważał w tym sensie, że nie będę oczywiście kontestował, nie wiem, nie wykonywał poleceń, nie kontaktował się. Tak duża instytucja składająca się właśnie z tych wyodrębnionych izb wymaga współpracy. No tak, ale to pan właśnie między innymi mówił, że w tej procedurze wyboru były uchybienia, były błędy. Mówił pan tak, że nie ma uchwały, która zakończyłaby procedurę wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W związku z tym nie ma możliwości powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I co teraz? Ja się z tego nie wycofuję. Wyobrażałem sobie nawet to tak, że pan prezydent przynajmniej zasięgnie opinii jakichś konstytucjonalistów. Nie wiem, rozważy starannie. Być może tak się stało, może o tym nie wiem. Natomiast mamy teraz taką sytuację, jaką mamy. I jest pytanie, co robić? Pan prezydent, panie prezesie, zasięgnął opinii eksperta o nazwisku Michał Laskowski. Pismo z 2 marca 2017 roku, stanowisko w sprawie ważności wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Andrzej Duda zamieścił przed chwilą w internecie. To jest pismo, które opisuje wątpliwości, czy rozwiewa wątpliwości dotyczące tej procedury. I tam jest takie zdanie. Ani w artykule 183 ust. 3 Konstytucji RP, ani w ustawie o Sądzie Najwyższym nie wskazano formy, w jakiej przedstawia się prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jeśli dobrze rozumiem intencje prezydenta, to jest argument za tym, że ta uchwała, o której mówili sędziowie, starzy sędziowie Sądu Najwyższego, nie była w ogóle potrzebna. No ja nie zgadzam się z tą opinią. Nie zgadza się zresztą tych 50 sędziów. Może w przeszłości, dawno temu, nie było tych uchwał, ale zwrócę uwagę, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym te uchwały od jakiegoś czasu są, że Trybunał Konstytucyjny w tym 2017 roku też wypowiedział się, że jest potrzeba takiej uchwały. I to jest taka czynność, która zamyka całą tą procedurę, jakby zatwierdza tę procedurę. Czyli całe zgromadzenie, wydając uchwałę, mówi tak, wszystko było w porządku, ta procedura była prawidłowo przeprowadzona, głosy prawidłowo policzone i my jako ciało kolegialne zgromadzenie zatwierdzamy to wszystko. I to jest czynność, której zabrakło. Pamiętajmy, że zmieniła się ustawa o Sądzie Najwyższym. I nie można też tak wprost odwoływać. Ale w tej ustawie zmienionej, ustawie o Sądzie Najwyższym jest napisane, że musi być podjęta taka uchwała, bo prowadzący obrady mówi, że tam nic takiego nie jest napisane. No nie jest. Rzeczywiście wprost nie jest, ale można to wyprowadzić z faktu, że decyzję podejmuje ciało kolegialne, zgromadzenie ogólne. A skoro ciało kolegialne podejmuje decyzję, to musi ją jakoś wyrazić. Nie ma innej metody niż podjęcie uchwały. To te proceduralne spory, jeśli pan pozwoli, zostawmy na dalszą część rozmowy, a teraz wróćmy do pana nowego początku w Sądzie Najwyższym. Został pan prezesem Sądu Najwyższego, kierującego izbą karną. I się pan zdziwił. Dlaczego? Zdziwiłem się, bo nie sądziłem, że pan prezydent podejmie taką decyzję. Ja nigdy nie ukrywałem swoich poglądów. Nigdy nie ukrywałem tego, że jestem krytykiem wprowadzanych zmian w sądownictwie, czy tej dobrej zmiany w sądownictwie.
No nie jestem też, muszę powiedzieć, sympatykiem sprawowania funkcji przez prezydenta, chociaż bardzo szanuję urząd prezydenta. Jestem w ogóle takim państwowcem, pewnie wielu sędziów, czy wszyscy chyba. No i kiedy pan rezygnował z funkcji rzecznika Sądu Najwyższego, mówił pan tak: nie będę firmował zmian, z którymi się nie zgadzam. Sąd Najwyższy będzie już innym sądem. Nie chcę występować w imieniu nowego kierownictwa. No teraz nie będzie pan rzecznikiem, będzie pan jednym z członków kierownictwa tego sądu, będzie pan podpisywał się pod decyzjami szefostwa Sądu Najwyższego. Nie boi się pan tego, że będzie pan listkiem figowym? Trochę się tego boję i to na tym polegały te moje dylematy przed przyjęciem tej nominacji, ale z drugiej strony powstaje pytanie, jak w sytuacji, którą mamy teraz, dzisiaj, tak, zachować się stosownie i przyzwoicie. Czy kontestować, protestować, nie zgadzać się z niczym, czy próbować reprezentować Izbę Karną jako prezes, starać się zachować wszystkie możliwe wartości, choćby w tej Izbie, bo to, nie przesadzajmy, rola prezesa Izby no nie jest jakaś dominująca. I mówić to, co mówię i mówiłem, czyli mieć okazję do zabierania głosu, no, czy też właśnie ta pierwsza wersja. No i po rozmowach z bardzo wieloma osobami, przede wszystkim z sędziami z Izby, ale nie tylko, z dwoma prezesami, którzy przecież kierują izbami, myślę tu o tych tak zwanych starych prezesach Izby Cywilnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, no doszedłem do wniosku, że należy przyjąć te nominacje i to nie dla zaspokajania jakichś własnych ambicji, bo one, to nie ma o czym tutaj mówić, one już dawno są zaspokojone, tak bym powiedział. No tylko ma to być próba jakiejś działalności zmierzającej do ochrony wartości, które są w sądownictwie ważne. To konkretne pytanie, panie prezesie. Proszę. Czy jeśli do Izby Karnej Sądu Najwyższego będą trafiali sędziowie wskazywani przez obecną KRS, Krajową Radę Sądownictwa, pan będzie współpracował z tymi sędziami? Będzie pan ich traktował poważnie? Będzie pan im zlecał pracę? No to jest pierwszoplanowe zadanie i pierwszoplanowy problem, który będzie pewnie narastał w miarę upływu czasu, ale już się pojawił, bo dwóch sędziów nowych jest w Izbie. Parę dni przed zgromadzeniem się pojawili. No to ma pan dylemat, ma pan problem do rozwiązania. I co pan z tym zrobi jako nowy prezes kierujący Izbą Karną w Sądzie Najwyższym? Tak, no ten problem może być rozwiązany w różnoraki sposób, procesowy, ale także organizacyjny. I to jest pewien fakt, którego też nie można jakby powiedzieć, że go nie ma, ignorować, nie wiem jak jeszcze się zachować. To panie prezesie, konkretnie, no jest fakt, jest problem, jak pan mówi, co pan z tym robi? Myślę, że konkretnie na dzisiaj tym sędziom będą przydzielane sprawy, tak jak wszystkim innym sędziom w Izbie, bo jest to pewien mechanizm określony w regulaminie, taki losowy przydzielania spraw. I nie będzie panu przeszkadzało to, że to są sędziowie wskazani przez organ w składzie, który nie jest bezstronny i niezawisły od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak wcześniej usłyszeliśmy w Sądzie Najwyższym? Przeszkadzało i mi przeszkadza. Ja uważam, że ta kwestia powinna być uregulowana. Uregulowana ustawowo i od dawna o tym mówię. Ale mamy teraz takie fakty, jakie mamy. I jest pytanie, no można oczywiście zachować się najbardziej honorowo pewnie, jakby można, to czyli mógłbym odejść z sądu, poszukać sobie innej pracy i powiedzieć, nie chcę w tym uczestniczyć. A tak przymknie pan oko. Będę się starał przyzwoicie i stosownie zachować w tej sytuacji. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało. Jestem pierwszy dzień tym prezesem, a wczoraj się dowiedziałem, że nim będę, więc jeszcze to wszystko nie jest tak głęboko przemyślane. Ale no, będę się starał znaleźć taką drogę, która będzie właśnie drogą środka, czy jak to nazwać, a nie drogą walki, dzielenia, kopania rowów. Na tyle, na ile się da, bo jest pewien punkt, którego przekroczyć się nie da. To nasza droga prowadzi teraz do internetu, na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Tam się przenosimy, a słuchaczom tymczasem dziękujemy. Michał Laskowski, nowy prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracą Izby Karnej. Kiedy słucham, co pan mówi o tym marszu środkiem drogi, zastanawiam się, czy ma pan poczucie, że to jest kompromis, którego przynajmniej część obrońców konstytucji, walki o praworządność panu po prostu nie daruje. No mam. To z tym się wiąże między innymi ciężar sprawowania tej funkcji, ale on dotyczy, muszę
powiedzieć także prezesów pozostałych izb. No, prezesa Izby Cywilnej już zresztą od ponad roku, tak, czy dwóch lat mniej więcej, blisko dwóch lat. I jakoś sobie trzeba z tym radzić. No, można się oczywiście obrazić i zabrać zabawki i zrezygnować. No to zawsze będę mógł zrobić. Natomiast pytanie, jak to robić? No co powinniśmy zrobić? W ogóle nie współpracować z nimi, czy w ogóle im niczego nie wyznaczać? To konkretny kolejny dylemat. Podpisze się pan pod wnioskami o ukaranie profesorów Zaradkiewicza i Stępkowskiego za to, w jaki sposób prowadzili obrady mające wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? To są wnioski o postępowanie dyscyplinarne. Tak to jest. Ja już się chyba nawet podpisałem pod takimi wnioskami, ja już nie pamiętam, w trakcie zgromadzenia. Ale tam rzeczywiście doszło do nieprawidłowości. Uważam, że tak było i że nie wiem, czy powinni być ukarani, to może za mocne słowo, ale powinien rzecznik dyscyplinarny przynajmniej starannie to rozważyć. Portal w polityce.pl podaje, że część sędziów ma składać nie tylko wnioski o postępowania dyscyplinarne, ale wręcz doniesienia do prokuratury na podstawie artykułu 231 kodeksu karnego, czyli tego, który mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Takiego wniosku dotychczas nie było. Być może on będzie, a może nie. A może zwrócą się sędziowie do pani pierwszej prezes, żeby rozważyła taki krok i zastanowiła się, czy nie byłby celowy. Tego nie wiem. Nie sięgajmy. Ale pan podpisałby się pod takim wnioskiem? Pan widzi podstawy do składania doniesienia do prokuratury w tej sprawie? No tu jest problem jeszcze związany z ewentualnym podpisaniem protokołu tego zgromadzenia. Ja nie wiem, czy on już jest podpisany, czy nie, bo pytanie jest, w którym momencie ewentualne przestępstwo się popełnia. Być może w momencie podpisania protokołu, jeśli w ogóle. Ale wie pan, no to nie wiem, czy ja muszę rozstrzygać to w tej chwili, czy tam jest przestępstwo, czy nie. Jeśli byłby wniosek jakiś, no to przede wszystkim do rzecznika dyscyplinarnego i on na początku powinien rozważyć, czy tam w ogóle były jakieś nieprawidłowości. Nie, pytam pana, bo kieruje pan Izbą Karną w Sądzie Najwyższym, więc wydaje mi się pan absolutnie właściwą osobą, żeby zapytać, czy widzi pan przestrzeń do mówienia o tym, że artykuł 231 kodeksu karnego w przypadku prowadzących obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego mógł by mieć zastosowanie? Myślę, że mógłby mieć teoretycznie zastosowanie, już nie odnosząc tego tak już, że od razu wyrokuje, tak? Ale mógłby mieć zastosowanie do sytuacji związanej z samodzielnym, jakby jednoosobowym ustaleniem wyników głosowania na komisję skrutacyjną, wbrew protokołowi komisji, która do tego była powołana. Tutaj widziałbym pole do uznania tego za nadużycie uprawnień w takim znaczeniu, w jakim mówi kodeks karny. To spróbujmy spojrzeć przez chwilę na tę procedurę, która była głośno komentowana, krytykowana także przez część sędziów. Czy z prawnego punktu widzenia trzeba zdobyć większość głosów na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego, żeby zostać pierwszym prezesem tego sądu? Nie, nie trzeba. Natomiast no dotychczas tak było, że jednak ten, który uzyskiwał większość, a w dodatku większość, no tak znaczącą większość, no był jednak powoływany na pierwszego prezesa. Ale czy nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak, że prezydent wskazał na pierwszego prezesa kogoś, kto nie miał większości głosów? Ja przyznam, że ja tego w tej chwili nie pamiętam. Wczoraj oglądałem jakiś materiał, z którego wynikało, że zawsze wskazywał na tych, którzy mieli większość, ale być może był taki przypadek. Jest dyskusja w internecie dotycząca roku 1998 i tam padają takie dane. Tadeusz Ereciński 21 głosów, Lech Gardocki 29, Adam Strzembosz 27. Żaden z nich nie uzyskał większości głosów na Zgromadzeniu Ogólnym. Nie, to większości to rzeczywiście, no to tak nie może być, nawet arytmetycznie, już zwłaszcza przy pięciu kandydatach. Nie, no było tak teraz, sędzia Wróbel miał większość głosów. Tak, on miał rzeczywiście jako jedyny i miał też najwięcej głosów, a ja mówiłem o tym, że w przeszłości powoływani byli przeważnie ci i wtedy w tym 99 roku też, którzy otrzymali najwięcej głosów, największą liczbę głosów.
ale takiego obowiązku wprost wynikającego z ustawy nie ma. To bo trzeba... o tym mówią politycy opozycji, na przykład Borys Budka. Jedynym kandydatem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów na stanowisko pierwszego prezesa jest sędzia Wróbel, bo tylko on zdobył tę większość głosów. Pozostałych, którzy nie uzyskali większości głosów, nie należy traktować jako kandydatów. Powołanie któregokolwiek z nich przez prezydenta Andrzeja Dudę będzie złamaniem konstytucji. Doszło do złamania konstytucji, skoro to nie sędzia Wróbel został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? No ja tak nie uważam. Nie chciałbym tutaj polemizować z panem Budką czy z kimkolwiek innym, kto tak twierdzi. No z ustawy to chyba nie wynika. Jednak jest tak, że jest 5 kandydatów. Każdy może być powołany przez prezydenta. Poprzednio było 2 kandydatów i też tak mogło być. Natomiast powinno się to kończyć wszystko uchwałą, tak jak mówiliśmy, a wcześniej należało wyłonić tych kandydatów no, w sposób, który nie budziłby żadnych wątpliwości proceduralnych. Czy zgadza się pan z sędzią Wróblem, że stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego stało się politycznym łupem? No, trzeba przyznać, że takie wrażenie jest, prawda? Że zresztą to mówią wprost politycy. Nie pamiętam w tej chwili chyba pan poseł Czarnek, no wprost mówił, że trzeba zdobyć ten ostatni bastion. No i do tego zdobycia, rozumiem, symbolicznego zdobycia, doszło z tego punktu widzenia i myślę, że wiele osób takie wrażenie odnosi. Stąd też były te moje wątpliwości, żebym ja czasem nie był postrzegany jako cząstka czy część pakietu, który tak właśnie jest odbierany. No, ale były to jednak 2 odrębne zupełnie procedury. Powiem, że ta prowadząca w końcu do mojej nominacji to zakończyła się pod koniec lutego tego roku i wtedy nie było żadnych wątpliwości natury proceduralnej. Tak, tylko że będą takie głosy pewnie do pana także docierały, że swoją pracą w kierownictwie Sądu Najwyższego będzie pan legitymizował to, że jak pan sam mówi, stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego stało się politycznym łupem. No ja ani nie zamierzam tego legitymizować, ani tak tego nie widzę. No czy pan prezes Iwulski albo pan prezes Zawistowski, będąc teraz prezesami od czasu zakończenia kadencji pani Gersdorf, to legitymizują jakiś łup polityczny? My tak tego nie widzimy. My staramy się robić to, co robić należy, prowadzić te izby zgodnie ze wszystkimi standardami i regułami. No, to nie uczestniczymy w żadnym podziale łupów, ani nie stajemy po stronie, nie wiem, jakichś zdobywców. Robimy swoje po prostu. Co powiedział pan dzisiaj prezydentowi? Chyba tylko zdołałem powiedzieć dziękuję, bo nie było takiego momentu na wygłaszanie jakichś przemówień. Po prostu pan prezydent wręczył, potem przemówił i na tym się właściwie zakończyła ta uroczystość. Także ani pani prezes Manowska, ani ja nie mieliśmy szansy na wygłoszenie jakichś tam, nie wiem, expose, czy przemówień, czy jakby to nazwać. Prezydent w swoim przemówieniu mówił tak: bardzo proszę państwa prezesów, abyście starali się tonować nastroje wśród swoich koleżanek i kolegów. Panie prezesie, jak wyglądają dzisiaj relacje między, w cudzysłowie, starymi sędziami Sądu Najwyższego, a tymi, którzy przeszli przez nową Krajową Radę Sądownictwa? Wszyscy ze sobą współpracują, czy jednak są 2 sędziowskie plemiona? No ten podział niewątpliwie jest. On oczywiście nie skończył się dzisiaj czy wczoraj. To jest mniej więcej tak, jak to było widać na tym zgromadzeniu z głosów, które wtedy słyszeliśmy. On jest, ten podział, i on, myślę, no niestety, bo to nie służy autorytetowi sądu ani pracy takiej normalnej, on niestety pozostanie chyba, no przynajmniej przez jakiś czas pozostanie. Ja myślę, że jakąś szansą na zmianę tej sytuacji byłoby dokonanie zmian w ustawach. W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i w ustawie o Sądzie Najwyższym. No bez zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa te procedury, i one pewnie będą owocować kolejnymi nominacjami, no będą zawsze kwestionowane. Moim zdaniem tam należałoby przywrócić standardy no te związane z tym, kto wybiera sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. No a przed Sądem Najwyższym no to mamy do czynienia z tym problemem Izby Dyscyplinarnej ciągle. No mamy na razie postanowienie o zabezpieczeniu, czekamy na orzeczenie.
I myślę, że tu konieczne także będą zmiany ustawowe. My tego nie jesteśmy w stanie załatwić sami w sądzie. Pewnie będą różne procesowe zabiegi zmierzające w tym kierunku, ale najbardziej, najlepiej i jakby kompleksowo sytuację rozwiązałaby nowa ustawa i od dawna o tym mówię, ale jakoś nie trafia to do nikogo. No właśnie, a czy postępowanie dyscyplinarne toczące się w sprawie Małgorzaty Manowskiej, nowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, będzie teraz zawieszone, zamknięte, odłożone ad acta, czy po prostu nic się nie będzie działo? No to jest pytanie do rzecznika dyscyplinarnego. Ja myślę, że tu nic się nie zmieni. No znaczy pan rzecznik będzie robił to, co robił dotychczas. No ja tam dokładnych losów tego postępowania nie śledziłem. Jest jeszcze jakiś taki problem procesowy, który staje pewnie przed rzecznikiem. Czy jeśli kwestionujemy to, że sędziowie nowi są w ogóle sędziami, tak? Bo takie poglądy są prezentowane, no to czy można przeciwko nim prowadzić postępowania dyscyplinarne? Ale to jest problem niezależnego zupełnie organu, niezawisłego, jakim jest rzecznik i on tą sprawą się zajmuje, no ale nie sądzę, żeby nagle teraz uznał sprawę za niebyłą. A czy to, że pani prezes Manowska pracowała wcześniej w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest dla pana kłopotem, problemem? Ja bym nie wyolbrzymiał tego problemu. Ja sobie zdaję sprawę, że sędzia ma być apolityczny, neutralny politycznie, nie powinien być kojarzony z żadną opcją polityczną i no, każdy z nas do pewnego stopnia i na ile to możliwe stara się tę neutralność zachować. Natomiast były już w przeszłości takie przypadki i one będą. Sędzia może sprawować funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie, wynika to z ustawy. I pani Manowska nie była jedynym sędzią, który taką funkcję sprawował i nie była też jedyną osobą, która obejmowała potem stanowiska prezesa sądu. Takie przykłady były. Myślę, że tu dużo zależy od takiej postawy osobistej tej osoby, więc jeśli ktoś potrafi być takim fachowcem, ekspertem, który pracuje w ramach ministerstwa, rządu, ale zajmuje się ekspercko jakimś tam zagadnieniem, to nie widziałbym wielkiego problemu. Gorzej, jak ktoś się tak no, niezwykle jakby emocjonalnie także angażuje politycznie, bo widzimy takie przykłady codziennie. A co podpowie pan nowemu rzecznikowi Sądu Najwyższego, pan jako były rzecznik? Ja tylko mogę radzić, żeby zachować pełną transparentność, żeby mówić o wszystkim szczerze, zgodnie z tym, co się myśli, informować o wszystkich zjawiskach i tych, które się podobają i tych, które się nie podobają. Nie zmieniać jakoś dramatycznie dostępu dziennikarzy do rzecznika i ja rozumiem, że nie każdy może tak lubić, powiedziałbym, czy jakby sprawdzać i w ogóle nie wiem, jak to nazwać, tak, że występować często. Bo można mi zarzucać, że ja tutaj jakoś z próżności tak staram się gwiazdożyć i w ogóle. No nie każdy musi w takim wymiarze to sprawować, ja to jakby rozumiem, ale należy jednak no, być dla dziennikarzy, a nie odwrotnie, no i udzielać tych informacji w miarę swoich możliwości. I to ja wiem, że z waszego punktu widzenia ważny jest czas, że nie można tego odkładać na jutro, na pojutrze, na następny tydzień. I starałem się być do dyspozycji, no, jakby rozumiejąc potrzebę. Pani prezes Manowska. Pani prezes Manowska stawia na sędziego Stępkowskiego, który kierował obradami Zgromadzenia Ogólnego i tu pod jego adresem pada zarzut, że jest sędzią, który wcześniej założył Instytut Ordo Iuris. To według pana to jest przeszkoda w byciu rzecznikiem Sądu Najwyższego? No to nie ma akurat wielkiego związku z tym byciem rzecznikiem, natomiast no to jest oczywiście pytanie, które wiąże się z tym, że sędzia ma być taki neutralny, nie tylko politycznie, ale także światopoglądowo, czyli jeśli ktoś jest bardzo wyrazisty w sensie światopoglądowym, no to może to być dla części stron czy odbiorców orzeczeń pewna przeszkoda, czyli ktoś, kto jest
nie wiem, niewierzący albo jest zwolennikiem modelu utrzymania, modelu przerywania ciąży albo jeszcze coś innego, to może z tego punktu widzenia być dla niego przeszkoda, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że to można się jakoś zdystansować od tego i orzekać uczciwie po prostu i sprawiedliwie. Sędzia ma być neutralny politycznie, powiedział pan przed momentem. I tu się uśmiechnąłem, bo przypomniałem sobie słowa, które padły choćby w tej rozmowie i pana oceny polityczne, choćby prezydenta Andrzeja Dudy i tego, jak sprawuje swoją funkcję. Zastanawiam się, czy te dwie opinie się ze sobą naprawdę spotykają i są przyjazne wobec siebie. Wie pan, ja się nigdy nie wypowiadałem i nie wypowiadam na temat działań pana prezydenta czy pana premiera w jakichś dziedzinach innych niż sądownictwo i prawo. Ja mówię o tych wszystkich sytuacjach, które mają bezpośrednio związek z wymiarem sprawiedliwości i w tym zakresie uważam, że jestem upoważniony do takiego wypowiadania się, zwłaszcza jako rzecznik czy prezes sądu. Nie można jakby unikać wypowiadania się w kwestii sądów sędziemu. No, kto jak nie sędzia ma recenzować pewne reformy, czy uświadamiać przynajmniej społeczeństwu ich skutki. Więc z tego punktu widzenia wyłącznie ośmielam się tutaj wyrażać swoją opinię co do reform sądownictwa. No czy również związanych z tym sądownictwem decyzjach pana prezydenta, a nie w żadnych innych. No absolutnie co do innych obszarów życia społecznego, nie wiem, tam edukacji czy czegoś, to w ogóle się nie wypowiadam. Panie prezesie, to jeszcze krótko na koniec wybiegnijmy do przodu. Czy weźmie pan udział w wyborach, jeśli będą 28 czerwca tego roku? No aha, bo to jest ta wcześniejsza jakby data. Ja dotychczas od 90 roku brałem udział we wszystkich wyborach. Uważałem to za ważne i zawsze krytykowałem tych, którzy nie uczestniczą w wyborach, bo to jest oddawanie pola i to jest niestety potem efekt w postaci różnych takich wyborów, różnych takich osób, które potem się nie podobają. Więc uważam, że taka osoba, która w wyborach nie bierze udziału, to potem ma mniejsze uprawnienie do zabierania głosu, krytykowania i tak dalej. Już nie mówię o jakimś publicznym, żeby nie było znowu, że sędzia, ale każdy obywatel. Pewnie wezmę, nie wiem. Sądzę, że należy wziąć udział. Być może słyszy pan prawników, którzy mówią, że 28 czerwca wybory prezydenckie odbyć się nie mogą, bo jeśli się odbędą, to będą nielegalne. Tak na przykład mówi pani profesor Łętowska. Nie badałem tego, przyznam się od razu. Teraz ostatnio miałem tyle tutaj tego zamieszania związanego ze zgromadzeniem najpierw, a teraz z tą całą sytuacją i prezesurą, że trochę oderwałem się od problemu wyborów i tu przyznaję się, nie mam żadnej opinii takiej w sensie prawnym. Ja tylko powiedziałem ogólnie, że generalnie chcę brać udział w wyborach. Michał Laskowski, były rzecznik Sądu Najwyższego, a od dzisiaj formalnie już prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Karnej. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.